Co tam nucisz, Lidia? Tak, witam was wszystkich, jestem Siegfried Kuga, to są starożytne zwoje w świecie Skyrim. Tak, wiem, że mam zaje fajne intro, już mi o tym wszyscy mówiliście. Co to było? Uuu! Cwaniaki! Szkoda tylko, że odszedłem z drugiej strony i uciekłem przed tym. Tu jakieś bajery. Kosz, toporek. Jakaś dziura, ale tam raczej nie zaskoczę. Tak, wiem, że mam super fajne intro i w ogóle co jakiś czas ktoś mi o tym pisze, co mnie jakoś śmieszy, bo niedawno robiłem głosowanie przecież, które intro uważacie za fajniejsze. Ale co tam, cieszę się, że wam się podoba, po to je zrobiłem. Tak, zabiłem tutaj jakąś szumowinę. Nie miała przy sobie oczywiście nic ciekawego. Tu jest... A, to jest ten most, tak, tutaj byłem. No dole są drzwi takie brzydkie. Znaczy brzydkie, bo wymagają dużego poziomu hakowania. Opróżniłem beczki, weźmiemy ser. Wygląda ona spleśniałe, ale może się przydać. Bębenka nie chce. Książka. Żebrak? Kradzież zdrasta. Co za pech, że nie jestem złodziejem, no doprawdy. Tu jakieś pierdołki. Nic. To lecimy dalej. Wyszczerbiona bania. Cokolwiek by to nie było. Aha, tak, będę robił prawdopodobnie takie przerwy co 10 minut nagrywania. To znaczy, postaram się robić 20-minutowe odcinki. Uuu, a co to? 20-minutowe odcinki, ukradnij. Ale z przerwą co 10 minut, bo coś mi się sypie czasami z nagrywaniem, a tak to mam zabezpieczony filmik. Nie będę musiał całego 20-minutowego zacząć od nowa. Ui! Płytko tu. Dosłownie, to jest dziura zabita dechami. tak. Aha, to jakiś bar w ściekach? Jak romantycznie. Ostatnia osoba. Dlaczego zwołał cię Elegia? Mówią na mnie Elegia. Pasjonujące. Myślisz, że to śmieszne? Nie. Aha. Teraz uważam, że to dużo... Znaczy, nie uważam, że to było śmieszne, aczkolwiek perspektywa ponabijania się z niego wydaje mi się jak najbardziej zabawna. Więc... Problem w tym, że jestem zbyt zmęczony. Ach, wspaniale. No dobra, to perswazja to zawsze wzrasta jakąś tą retorykę. O, jak słodko, dał mi się napić na koszt firmy za to, że go obraziłem, a potem zmieniłem zdania. W ogóle jak tu jest ładnie. Gdyby nie fakt, że zakładam, że to jest ściek, którym śmierdzi, to bym powiedział, że świetne miejsce na romantyczną kolację. No cóż, nie, ale niestety wygląda na to, że to jest dla złodziei, a że ja złodziejem nie jestem, nie przeprowadzę tu Emilki. Wybacz Emilą, będę musiał cię wziąć do jakiejś innej restauracji. Nie wezmę cię do takiej w ściekach. Telefon, zaraz wrócę. Już jestem, przepraszam, telefon miałem. Włóczęga tutaj mówi hełm. A więc... Widzę cię! Oj. Jak to nie, człowiek? Hihi, frajer. Tak, nie będę tam zeskakiwał, bo nie wiem jak stamtąd wyjść, a tutaj mam jakieś ładne ścieżki. A tu jest jakaś linka. Hehehe. Nie ze mną takie numery. Czy ja coś mówiłem, albo jakiś temat ominąłem, który miałem powiedzieć? Chyba nie. Aha. Po cichutku. Na paluszkach. A masz. Wykryto, no. Dziwne, żeby nie. No Lidia, ty głupia. Co za... Aha, szczur nosił pierścionek. Ciekawostka. Tak, zwiedzamy dalej te lochy. Przypominam, że jesteśmy tutaj, żeby znaleźć łuk jakiegoś tam ziomka. O, jakieś liście, myślałem, że czosnek. O, czosnek też mogę, hihi. Przewspaniale. Tu jakieś worki. Aha, to jest pusty, tu biederko, to nie?
Podążajmy dalej. Tu jest dziura. Tu jest jakiś dzbanuszek. Zaraz on lewituje? Nie widzę tu żadnego sznurka. Znaczy tutaj jest zawiązany sznurek, widzę. Ale nie widzę, gdzie on miałby lecieć. Lewitujący dzban mroku. Raczej jasności. Ja też to taki, mogę go wziąć. Lipa totalna. Fajny taki dzbanuszek, bym tego nosił i by mi świecił, by miał latarkę, w ogóle było fajnie. Tak to lipa. No i schodźmy dalej. Może łuk znajdę. Co my tu mamy? Kowadło. Opaski skóry. Rzemieniowe karwasze lepszego kowalstwa. Oj, fajnie. Sztabka żelaza. Jeszcze fajniej. Jest tam kto? Co to? Nie. Z pięściami, no oni mnie czasami naprawdę zaskakują. To za szumowiny głupie. Dobrze, więc tak. Ta szumowina ma tylko złoto. A ten włóczęga ma kapustę, złoto i wytrych i strzały. O, tego już go lubię. Znowu siekiera. Znalazłem wam już cztery siekiery. Zaraz, zaraz, tu jest jakiś znaczek. Nie jest pułapka czy coś? Nie. Nie to nie. Haha. Łuk, drabina? I złoto. Znowu kuferek jakiś, tak? Ups. Bardziej, że się nie odzywam podczas włamywania się, ale wymaga to pełni skupienia ode mnie. A tak naprawdę po prostu muszę słyszeć to całe klikanie tego. Badziewio. Skórzany hełm. Fajnie, że tam się hełm mieści, nie? Ale dobra. Mieszek, złoto, 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 mieszek, złoto, mieszek, topór wojennego skwaru. Oczywiście mam już za ciężko, no jak żeby inaczej. Lidia! Jestem tuż za tobą. Wiem. Będę dźwigać twoje ciężary. Dobrze, co by oddać Lidii? Lidia, co już byś chciała ode mnie? Popatrzmy może w takim razie, co daje ten. A może młot bojowy żaru? Nie, na razie nie. Żelazny topór skwaru. Dodaje sobie 15 od obrażeń od ognia. O, to jest lepsze od tego młota. Jeszcze to weź sobie ten młot, ja go na razie nie chcę. Będzie, że jest ciężki. Prowadź. Ona będzie nim naparzać? Nie, ma chyba inny, no trudno. Tak, łuk znalazłem. Ale trzeba zwiedzić te lochy przecież do końca. Nie odpuściłbym sobie takiej wspaniałej wycieczki. Czemu tu jest trup? Marchewka, wytrych, złoto. Strzała, wspaniale. Strzała, łuk. O, worek. Sól, tak. Sól jest bardzo przydatna, ponieważ jest potrzebna do wszelkich zup. Aha, ja stąd przyszedłem. Znaczy tam, stamtąd. Dobra. Czyli tu już, o, tu coś jest. Mikstura zniszczenia, wspaniale. No, tu jest coś dalej. Labirynt szczurzych nor. No, sprawdźmy, co będzie w labiryncie. Tu i tu i tu. O. Ale nie widzę tu nic ciekawego, to są jakieś drzwi. Kałamarz, kamień, wiadro, książka, nóż. Co? Chyba nie rozumiem, to jakiś szyfr czy coś? Kałamarz, książka, wiadro, nóż? Tak to było? Odejdź, odejdź, idź sobie. Śmierć jest przereklamowana. Aha. Czas skończyć! Wciąż tu jestem. No co ty? Więc granat, kałamarz, książka, wiadro, nóż? No dobra, wziąłem to, co mówiła, tylko że pytanie brzmi po co. To beznadziejne. Powiedział mi. Wiesz, on ma rację. Nie rozumiem. Pierdoły, nie będę cię okradał, chciałem tylko zobaczyć, co w tej skrzynce jest. Lidia, czy masz jakiś pomysł, co tu się dzieje?
Oho. A więc mała przerwa, zaraz do was wracam. I jesteśmy z powrotem. Kolejne 10 minut mojego jakże wspaniałego i pełnego emocji nagrania. Co? Jeśli moi przyjaciele dowiedzą się, że mnie niepokoisz, jestem... No otwieraj to z dupek. No i co, może ja mam mu dać te przedmioty? Kałamasz. Upuść. Co to było jeszcze? Co ja wziąłem od niej? Ktoś pamięta? A wiadro chyba, tak? Gdzie jest wiadro? O, spalona książka. I wiadro. Masz. O, to wszystko tam rzuciłem. Nie, no tak się bawić nie będziemy. Otwieraj. Ostrożnie! Jeśli moi przyjaciele dowiedzą się, że mnie niepokoi. Czemu mam znowu full HP? Ostatni świadek został zabity. Co to było? Jestem bardzo niebezpieczny. I kurczę, to mnie denerwuje. Nie mam żadnej informacji o komunikacie. Plus jest taki, że to nagrywam, będę mógł wiedzieć, co to było z tym ostatnim świadkiem, który został zabity. Cześć. Chciałbyś sobie podnieść. Nic nie podniesz, dychaj. Twardo. Aha, to był kucharz. Huhu, twardo. Konina. Kamień szlifierski, nie? Zastanawiam się, co sądzicie o tym, żeby zrobić jeden odcinek właśnie o całym tym craftingu, można powiedzieć tak. To znaczy właśnie... A to sobie poćwiczyłem w sumie. W tej grze, to znaczy właśnie jak wygląda kowalstwo, na czym polega, co trzeba, jakie materiały są potrzebne. To samo na przykład z zielarstwem, albo z alchemią, znaczy, czy nie mówię, czy to jest to samo. No to z alchemią i z zaklinaniem broni i... z czym jeszcze? No chyba tyle, nie? Z kowalstwem, alchemią, z zaklinaniem, to są trzy w sumie te podstawowe, z których tu można korzystać. Nie wiem, czy coś ominąłem. Tak, jak widać, tam mi się lochy skończyły, więc wracamy do wyjścia. Ciekawe, czy jak użyję tego krzyku do podróżowania, czy mogę do góry? Ej, jaki bajer! Nie, już myślałem. Łeee, do pani. Już się cieszyłem. A tu taki psikus. No cóż. Możliwe, że dlatego za mną Lidia w pewnym momencie nie mogła nadążyć, bo ja tutaj zasuwam całkiem twardo z tym. Aha, jeszcze się naładował. Długo się ładuje ten krzyk. Tu też jest jakiś znaczek. Co to są te znaczki? Były nad kufrem, był jeden. Tu jest drugi przy drzwiach do wyszczerbionej bani. Zamieniam się w słuch. Skradać? Nie, ja nie potrzebuję się. Albo czekaj. Trzymaj się mnie, a nigdy się nie połapią, że tu jesteś. Dobra, jeden. O właśnie, o to mi chodziło. Haha, level up. Bo jestem kozakiem, w przeciwieństwie do ciebie. Albo nie, nie jestem kozakiem w sumie. Kozacy nie byli Polakami chyba, nie? Czy Polanami, tak? Nie wiem, jestem kiepski z historii. Aha, tak, level up, czyli awansujemy. Teraz w tej chwili będziemy iść w zdrowie, żeby nie było mnie tak łatwo zabić. I zobaczmy jak... Aha, mam dwa punkty do rozwinięcia, tak? Dlaczego tak jest? W kowalstwie brakuje mi czterech, to nie. Aha, bo miałem mieć w retoryce 30, żeby coś tam zrobić, tak? Dodać, znaczy... No ale w retoryce mam 28, niedobrze. W ogóle to jest dziwne, retoryka rośnie przy 20... tylko przy kupowaniu i sprzedawaniu chyba. Więc cóż by tu... Co mi da ucznictwo? Łuki zadają większe obrażenia. Nie. Broń dwu... Aha, to w broni dwuręcznej miałem czekać, aż będzie tego. O, 40, żebym mógł sobie coś zwiększyć. Tylko co to było? Chyba to, tak? No tak. To co? Kowalstwo nie mogę, blokowania? Wymaga 30. No kurczę, blady. Dobra, nic nie zwiększam, nie będę się tym babrał. Kurczę. Momencik. Gdzie tu mam coś?
Metalowa tarcza gasnącej magii 4, ale nie mam żadnej broni jednoręcznej, tutaj nie widzę przynajmniej. Teraz trzeba to zmienić, no tak być nie może. Topór wysysania 18 na 14, nie, 18 i wysysa magię, a ten 13 i 15 topnia. Oba dodamy do ulubionych i teraz sobie wybierzemy. Dobra, może na razie spróbuję ten co ognisty dodaje. O, topór skwaru, niech będzie. A więc 4 i 5. O. I nie zgubiłem się czasem. No mam nadzieję, że nie. Dobra, lecimy dalej. Do wyjścia oddać... Myślałem, że to mieszek, a to czaszunia. Oddać mu ten jego łuk. Mam nadzieję, że da mi za to... O, proszę bardzo, stół alchemiczny. Da mi... Nie, alchemiczny? Dobrze mówię. Chyba tak. Tak, w tym się robi miksturki. Mam nadzieję, że zapłaci mi za to jakoś porządnie. Chociaż według mnie łuk jest beznadziejny, no ale... Czasami ludzie mają sentymenty do różnych rzeczy, a to co jest? Dom Romlin, kogoś tam, nieważne. Ciekawe mnie, czy tak to działa. Nie mogę krzyczeć podczas skakania. Miałem nadzieję, że sobie podskoczę i przeskoczę gdzieś tam nad rzeką. To by było fajne. A tak to lipa. Dobrze, znajdźmy tego, komu mam ten łuk oddać. Gdzież on jest? Panie, gdzie jesteś? Co? Tam? Dobrego questa mam włączonego. Zwróć łuk Darwina? Nieważne. Ta tarcza wygląda ciekawie. Wygląda jakby dawała bonus do walki broniami dwuręcznymi, ale to było bezsensowne. Znaczy dwoma broniami jednoręcznymi, ale to było bezsensowne, ponieważ jak używam tarczy, to mogę tylko jednej broni jednoręcznie używać. To wprawia mnie w zakłopotanie. No, let's go, let's go. Do Darwina, go, go, go. Aha, nie pokrzyczę sobie. Ha, Darwin jest w domku, który jest zamknięty, tak? No, wspaniale. Jasny gwint. Krowa. Ciekawe, czy jak mnie zabił, to by mnie zaatakowali. No, ale znając życie tak, skoro mnie atakują za zabicie kurczaka. Open the door. Dobra, jakie mam jeszcze questy? Różne. Znajdź, to są te poboczne. Znajdź trop, posłuchaj, wysłuchaj planu, rozmawiaj z Aventusem. Szukaj źródło mocy w miejscu na dwie grota. Gdzież to będzie grot? Tu? A, to niedaleko miejsce, gdzie byłem. To myślę, że już wiem, jaki będzie mój następny quest. Ale jako, że jest czwarta, czyli co, za 4 godziny otworzą, jak myślicie? Podoba mi się ten motyw czekania, bo nie trzeba... O. 8 rano. O, ale tutaj widzę, wskaźnik się zmienił. Tak, jest ten głupiec. No, tak? Mam twój łuk. Nie mam pojęcia, jak udało ci się znaleźć mój łuk, ale... Proszę, oto wszystko, co mogę ci dać w nagrodę. No, no, no. Ametyst, granat, rubin... O, niech będzie. Przyda nam się pomoc przy zbiorach. Mam kapustę. Mam tykwy. Pęcherzyca, tak. Ostatnio mi użytkownik skrzypek raz, dwa, trzy, cztery przypominał o tym, że mam pęcherzycę kupować. Dzięki ci, ale w ramach mojej sklerozy oczywiście zapomniałem to zrobić. Teraz pytanie, gdzie znajdę jakieś... Zaraz, jak u mnie wygląda z wagą? Dobra, wracamy do pękniny. Mam nadzieję, że tu gdzieś tą pęcherzycę znajdę. I będę mógł zrobić sobie miksturki na HP. A potem wyruszymy na poszukiwania w grocie czegoś tam. Jakaś inna pogoda się wydaje, jakaś taka mglista. Dzień dobry. Przecież to oczywiste. Jestem brudnym żebrakiem. Dlaczego ktoś miałby chcieć ze mną rozmawiać? Nie chcesz, to nie. To jest ten dupek, to nie. Cześć. Służę świetnymi wyrobami. Co masz na sprzedaż? Jest na wystawie. Dobrze, mikstury. No kurczę. Rozejrzyj się. No nie, to tu nie będzie o nic, ale ja mogę mu coś sprzedać z różnych, tak, teraz. Ametyst. Nie chcę. Te klejnoty duszy będę przechowywał, bo... O, retoryka wzrasta, wspaniale. Bo one mogą się przydać. Księgi, bitwa, sprzedaj księgę. Księgi będę sprzedał, no bo w sumie... ja i takie przeczytałem, więc... No właśnie, skąd ja mogę wziąć pęcherzycę? Czy ktoś może wie? Konina, dużo waży, krąg sera, dużo waży.
Ja w sumie tych wszystkich alkoholi nie piję. Więc mogę sprzedać ser też. Wino też i wino salto. Zupy zostawię, bo zupy. O. Time out. Czyli krótko mówiąc, aha, ja potionków w ogóle mam, patrzcie, mam tyle eliksirów. Będę musiał któregoś dnia zrobić z nimi porządek, ale teraz mi się nie chce. Diadem z miedzi i rubinów. Proszę bardzo, bierz. Lepszego kowalstwa. Dwa, możesz ulepszać broń i pancerze o 17% lepiej. Nic mi to nie mówi, szczerze mówiąc. Naszyjniki, bierz. Pierścienie, bierz. Wszystko bierz, ja tego nie chcę. Dobrze, czy coś jeszcze chcę sprzedać? Oto jest pytanie. Tak, sztylet. Nie wiem, skąd ci wziął w moim ekwipunku. Czy ty masz coś dla mnie ciekawego? W różnych, czyli standardowo sprawdzamy, czy ma jakieś rudy. Jest ruda srebra. I to by było na tyle, niestety. Dobrze, jak tam z moją wagą? 305 na 335. Co ja tu mam takiego ciężkiego, co muszę wywalić? Dobrze, będę musiał tu zrobić porządek, ale znowu nie wiem, co ja mam takiego ciężkiego. Powodzenia. No to by było na tyle. Jak powiedziałem, w następnym odcinku zmierzymy się z tym miejscem Grot, tak to się nazywa? Tak, znajdziemy źródło mocy w miejscu o nazwie Grot. I czekam też na komentarze, czy chcecie, żebym zrobił taki krótki, opisowy filmik, jak tu wygląda kowalstwo, alchemia i takie tam pierdoły. Jeśli nie, no to spoko, będę to robił poza odcinkami, żeby też nie tracić czasu. Jeśli tak, to jeden odcinek będzie poświęcony tylko temu. Myślę, że to by było na tyle. Komentujcie, oceniajcie, zostawiajcie subskrypcję, jeśli chcecie następne odcinki oglądać. To by było na tyle, trzymajcie się, hej!